Jest środa, 5 września, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w programie m.in. o tym, jak podczas wakacji zmieniło się oblicze szkoły podstawowej nr 10. Będziemy mieć 5 klas lekcyjnych, będzie nowy pokój nauczycielski, jest pokój nowy nauczycielski, są sanitariaty osobne dla dziewczynek, osobne dla chłopców, dla niepełnosprawnych, na parterze, na piętrze, pomieszczenia socjalne, no i przepiękna szkoła. A także jak wyglądała cenzura w czasach PRL-u. Wszystko było cenzurowane, co przenikało do opinii publicznej. Wczoraj w centrum miasta zatrzymał się tak zwany konwój wstydu. Na mobilnych billboardach można było przeczytać, że Prawo i Sprawiedliwość wziął miliony, a wszystko drożeje, albo że PiS wziął miliony, a emerytom dał 12 zł. Działacze Platformy Obywatelskiej, jak mówią, chcą w ten sposób obnażać kłamstwa partii rządzącej. Wczoraj na ulicach Zgierza pojawił się sporych rozmiarów mobilny billboard z wizerunkiem rozłoszczonego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i hasłem PiS wziął miliony, a wszystko drożeje. To element ogólnopolskiej kampanii samorządowej Koalicji Obywatelskiej, PO i Nowoczesnej. Poseł Artur Dunin w swoim wystąpieniu chciał zwrócić uwagę na wydatki, jakich obecnie rządzący nie kierują do wielu grup społecznych. Pieniądze zatem trafiają do partii rządzącej. Chcemy przypomnieć, pokazać Polakom, jak PiS zarządza naszymi podatkami, jak PiS łamie prawo tak naprawdę, przyznając sobie, jak to Beata Szydło powiedziała, im się należało. Należało za co? Za co im się należało? Za to, że niepełnosprawni nie mają odpowiednich warunków do życia, za to, że obywatele polscy. Dzisiaj jesteśmy przecież po otwarciu roku szkolnego, gdzie uczniowie rozpoczynają kolejny rok szkolny, a ósmoklasiści tak naprawdę w fatalnym stanie będą przygotowywani, bo to jest połączenie roczników. Więc chcemy przypomnieć, pokazać wszystkim Polakom w całym naszym kraju, że o tych sprawach nie wolno zapominać. Z kolei Marek Matuszewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, odpowiada, że od kiedy rządzą, to wykazują olbrzymi wpływ pieniędzy z odzyskanego VAT-u, uszczelniania systemu podatkowego, a więc więcej pieniędzy trafia do Polaków. Doprowadziliśmy do tego jako Prawo i Sprawiedliwość, że wszelkie mafie przestały drenować Polaków. Te pieniądze zabraliśmy mafii i są one w budżecie i dlatego mamy na te wszystkie propozycje. My jesteśmy skuteczni i dotrzymujemy słowa. I szanowni państwo, w wyborach samorządowych też dotrzymamy słowa. Poseł z Platformy Obywatelskiej odniósł się też do programu 500+. Uważa, że PiS nie dotrzymał słowa, bo 500 zł miało być na każde dziecko. Program 500+, tak jak żeśmy mówili od samego początku, nie jest złym programem, tylko on jest źle przygotowany. Miało być na każdego dziecka, jest tylko od drugiego. Mówiliśmy o tym, że tam, gdzie te pieniądze powinny trafić, to one tam nie trafiają. Do matek samotnie wychowujących dzieci, a trafiają do ludzi, którzy tak naprawdę tych pieniędzy również nie potrzebują. Dlatego my z tego programu nie będziemy rezygnować. My chcemy ten program zrobić lepszym programem, czyli zrobić od pierwszego dziecka. Wstyd jest mi za opozycję obecną, za Platformę Obywatelską, która nie ma programu merytorycznego. Wiemy, że w demokracji jest rząd i jest opozycja. I wymaga się od opozycji dobrego programu. Nie mają tego. Apeluję do nich, napiszcie program i rozpocznijmy spór na programy. My jako Prawo i Sprawiedliwość, szanowni państwo, mamy ten program. W niedzielę pan premier Morawiecki powiedział krótko. Termomodernizacja budynków, wymiana pieców gazowych, do 90% zwrot kosztów. Wiemy doskonale, że w wielu miastach są problemy z drogami, z chodnikami. Stawiamy na to i będziemy to robić, budować. Będą samorządy miały na to pieniądze. Czy kampania Koalicji Obywatelskiej pod hasłem PiS wziął miliony będzie niewypałem czy celnym trafieniem? O tym przekonamy się w październiku.
Wrzesień to tradycyjnie już powrót do szkoły, ale tym razem uczniowie z gierskich placówek oświatowych spotkali się ze swoimi kolegami i nauczycielami w nowej rzeczywistości. Przykładem tego jest chociażby szkoła podstawowa nr 10, gdzie podczas wakacji ukończono budowę piętrowego budynku, dzięki któremu dzieci i młodzież zyskała lepsze warunki do nauki. Rozbudowę szkoły podstawowej nr 10 na Proboszczewicach rozpoczęto na początku tego roku. Natomiast od początku tego tygodnia z nowego budynku mogą korzystać już wszyscy uczniowie placówki. Wreszcie się doczekaliśmy, wreszcie marzenia stały się rzeczywistością. Mamy przepiękną szkołę, wkraczamy w XXI wiek. Nowy piętrowy budynek wyposażony został w nowoczesne sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, a co najważniejsze sale dydaktyczne. Tym samym dzieci zyskały lepsze warunki do nauki. Bardzo mi się podoba i jestem pewna, że tutaj będzie nam bardzo dobrze. Aż pewnie będzie wiedza sama wchodziła do głowy. Na pewno. To cieszy nie tylko dzieci. Również rodzice są zadowoleni z przeprowadzonych prac. Mieliśmy tak małą szkołę, a w tej chwili mamy tak piękną, że możemy się chwalić i szczycić taką szkołą, tak? I jeszcze nowoczesna do tego, tak? Aż miło. Aż bardzo miło. Dzieci myślę, że będą chodziły w końcu na jedną zmianę tej szkoły. Przy ulicy Ozorkowskiej zyskała także nową elewację. W ramach kompleksowych prac modernizacyjnych została wymieniona m.in. wentylacja. Natomiast w nowo powstałym obiekcie został zastosowany inteligentny system zarządzania energią. Zmienione oblicze szkoły podstawowej nr 10 to nie jedyne nowości, które czekały na uczniów po powrocie z wakacji. Niespodzianką okazało się także powstanie boisk przy szkole podstawowej nr 5. Na tym obiekcie, dla nas istotnym obiekcie z punktu widzenia szkoły, ale również mieszkańców miasta, dzisiaj inaugurujemy wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Anna Domini 2018-2019. Dla mnie to też ważny i szczególny moment. Otrzymałem swoje małe podziękowania od uczniów. Mam nadzieję, że to boisko w ramach zajęć codziennych, zajęć szkolnych będzie pięknie wypełniało tą naukę wychowania fizycznego, a po godzinach będzie służyła wszystkim mieszkańcom. I co dla mnie ważne, wraz z zakończoną termomodernizacją na tym obiekcie będzie ten obiekt całkowicie od nowa w tej przestrzeni publicznej również się prezentował. Co warto podkreślić, środki na przebudowę obiektów sportowych przy szkole podstawowej nr 5 zostały pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wcześniej w ramach tych funduszy udało się odnowić obiekty sportowe przy szkołach podstawowych nr 1 i 8. Pod koniec sierpnia dokonano końcowego odbioru robót na targowisku miejskim. Na tę wiadomość czekali sprzedawcy i kupujący. Na placu przy ulicy Aleksandrowskiej pojawiły się w tym roku dwa komplety wiat oraz dodatkowo zadaszenia w postaci markiz wolnostojących. Jednak nie wszyscy sprzedawcy po remoncie są zadowoleni. Powód? Część z nich została przeniesiona w inne miejsca, w których już nie mają tak dużych utargów. Targowisko przy ulicy Aleksandrowskiej jest jednym z najbardziej znanych w Zgierzu. Istnieje w tym miejscu od wielu lat i codziennie przyciąga mnóstwo klientów. Tylko w mroźne lub deszczowe dni ludzie często rezygnowali z zakupów, bo nie było tam zadaszenia. Dziś jest już inaczej. Wydawałoby się, że teraz producentom warzyw i owoców miło się tu handluje, a klientom kupuje. W większości tak jest. Istnieje jednak też spora rzesza niezadowolonych. Wyrąbali z podwiaty, miało być po jednym miejscu, miałem dwa podwiaty, a teraz zostałem jedno tutaj. W ogóle ludzi tu nie ma. I skąd to tu zapłacić teraz, skąd to opłaty zrobić, za co żyć? Kiedyś byliśmy za rynkiem, później byłem tam, a teraz dostałem miejsce tu. Ale dużo było takich z naszych, co były poza rynkiem, nie? I dostały miejsce pod wiatami, dlatego jest niesprawiedliwe. No. I to wszystko. No na razie nie narzekam. Pan tu zazwyczaj stał? Nie, w innym miejscu mi sięgło, ale chcę zmienić. Może pan zmienić jeszcze? No prawdopodobnie jeszcze dzisiaj czy tego, bo później będą nadane inne numery, także... O której kazali panu przyjechać, żeby tutaj być? No już przed piątą byliśmy w kolejce i czekaliśmy twardo, każdy dopingował swojego miejsca, żeby tylko wjechać się dostać. I co, pod wiatą? No może to jest wygodne od deszczu, ale widzi pan, słońce i tak nam nic nie tego, świeci w oczy. Dzisiaj sprzedałem dopiero 5 kilo ziemniaków i tu w ogóle nieopłacalne będzie stać w tym miejscu. A było lepiej? No normalne. Pan stoją we wiacie.
tam staliśmy, tam ludzie chodzą, tutaj se ludzie tylko spacerują, jakiś żakiecik przymierzyć, sukieneczkę, a warzyw tutaj nikt nie kupuje w ogóle. Mamy problem z miejscem, no nie ma miejsca. 20 lat opłacona jest rezerwacja i poszło, nie wiem, czy jakieś tu układy, czy kontrakty, czy coś. Jeżeli jest to targowisko typowe z Unii, z dotacji z Unii i to ma być dla rolników, to ja rozumiem, że tu powinni być rolnicy. Na tym tutaj miejscu i pod tego. No mamy ryby, mamy tu je, mamy to i skoczę na skoczka stoję. Dzisiaj tu mnie ustawili. Kazali mi w piątej przyjechać o 8:00. O 8:00 to ja już muszę towar sprzedawać, nie? No teraz będę miał tutaj. I dobre miejsce chyba. No na razie jest dobrze, zobaczymy jak będzie dalej. No ja tu stoję z kupę lat, nie? Ponad 30. Prace na targowisku kosztowały blisko 1,5 miliona złotych. Zmiana oblicza placu przy ulicy Aleksandrowskiej możliwa była m.in. dzięki pozyskaniu przez władze Zgierza dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Do tematu jeszcze wrócimy. Cenzura w PRL-u była wszechobecna. Obejmowała wszystko, począwszy od etykiet na pudełkach, od zapałek po filmy, książki i gazety. Tym samym miała pomóc w kreowaniu pozytywnego obrazu państwa w sensie politycznym, cywilizacyjnym, ekonomicznym, upowszechniać go i nie dopuścić do podważenia. Cenzura z tamtego okresu stała się także tematem spotkania zorganizowanego we wtorek w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej. Gościem, a zarazem prelegentem wczorajszego spotkania był Błażej Torański, autor książki Knebel. Pomysł zaczerpnąłem po przeczytaniu książki Błażeja Torańskiego Knebel, cenzura PRL-u. My spotkaliśmy się już jakiś czas temu w Pałacu Poznańskiego. Tam pan Błażej opowiedział o swojej książce. Przeczytałem, poszukałem recenzji na ten temat, poszukałem w internecie opinii. No i tak się narodził pomysł. Będę opowiadać o cenzurze, czyli zjawisku aktualnym, takim starym jak świat właściwie i do dzisiaj, ale na przykładzie PRL-u. W PRL-u cenzura była wszechobecna. Mało który obywatel zdawał sobie sprawę z tego, że cenzurowane jest wszystko, bo nie tylko gazety, książki, klepsydry, nekrologii w gazetach, nawet etykiety na pudełkach od zapałek, nawet etykiety na słoikach z dżemem. Wszystko było cenzurowane, co przenikało do opinii publicznej. I było jakby tajne, dlatego że ludzie nie mieli pojęcia, że to wszystko przechodzi przez ręce cenzorów. Cenzora, który siedział w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i cyzelował, prześwietlał każde słowo. Dlatego ta cenzura była niemal tajna, dlatego że człowiek dostawał gazetę do ręki, kupował ją w kiosku, powiedzmy Głos Robotniczy w województwie łódzkim i nie miał zielonego pojęcia, że te teksty szły przez oko cenzora, dlatego że teksty były spójne. Nie było tam żadnej pieczątki, podpisu, ingerencji. Dopiero po roku 81 wywalczyła to Solidarność. Wtedy pojawiały się ingerencje, ale tylko w niektórych tytułach, przeważnie katolickich, w Tygodniku Powszechnym, Częstochowskiej Niedzieli. Działania ówczesnej cenzury miały kreować pozytywny obraz, zarówno w sensie politycznym, cywilizacyjnym, ekonomicznym, a także upowszechniać go i nie dopuścić do podważenia. Nie wolno było reklamować pewnych twórców, poetów, pisarzy, historyków, postaci z przeszłości, które miały być zapomniane. Cóż takiego antykomunistycznego można było zamieścić na etykiecie czy na przykład na bilecie MPK? A to również było cenzurowane. Otóż komuniści uważali, że słowo obala trony. I oni byli przekonani, że muszą to słowo kontrolować, jeśli przedziera się do przestrzeni publicznej. I tu naprawdę nie ma nic do rzeczy to pudełko od zapałek, czy ta etykieta na słoiku z dżemem. Im się wydawało, że muszą panować nad słowem. Nie wyobrażam sobie, żeby producent dżemu jakieś hasła antykomunistyczne wypisywał, bo byłoby to śmieszne, groteskowe. Natomiast w głowach komunistów, państwa, nie oszukujmy się, zależnego od Moskwy, o ograniczonej suwerenności. Otóż ich przekonanie było takie, że słowo może władzę obalić. Cenzura w zasadzie przestawała już funkcjonować w 1989 roku. Był to jednak oczywiście pewien proces. Przez ostatnie miesiące był to już tylko urząd w stanie schyłkowym. 11 kwietnia 1990 roku weszła w życie ustawa o likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk.
W ubiegłym tygodniu dobiegła końca 9. kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Najpierw w Centrum Kultury Dziecka nastąpiło oficjalne zakończenie 2-letniej kadencji Młodych Rajców. Nie zabrakło chwil wzruszenia, ale także uśmiechu. Następnie w Parku Miejskim odbyła się finalna akcja, zorganizowana przez młodzieżowych radnych. Trzeba przyznać, że dzieci wakacje w Zgierzu zakończyły bardzo kolorowo. Festiwal kolorów zaczyna być powoli coroczną tradycją. Było naprawdę tłumnie. Wszyscy z kolorowymi twarzami, włosami czy ubraniami. Impreza zakończenie lata z Młodzieżową Radą Miasta Zgierza. Dzisiaj rzucamy się kolorowymi proszkami, zdobywamy fajne nagrody i żegnamy wakacje oraz żegnamy 9. kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. To jest takie nasze podziękowanie dla młodzieży i dla wszystkich mieszkańców miasta za te wspólne 2 lata. Nie przejmował się, że prania będzie naprawdę sporo. Na pytanie, jak to potem doprać, wszyscy reagowali podobnie, albo uśmiechem, albo że mama sobie jakoś poradzi. W końcu to był ostatni dzień wakacji. Od wczoraj znajdujemy się na skraju wyżu atmosferycznego z nadpółnocno-zachodniej Rosji. Jaka aura czeka nas w kolejnych dniach? Sprawdźmy. Najbliższa noc będzie chłodna. Temperatura wyniesie 11 stopni Celsjusza. Dzień zapowiada się za to ciepły, słupki rtęci w cieniu pokażą do 23 kresek. Nie powinno też padać. Do 25 stopni synoptycy zapowiadają za to w piątek. Możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Spore zachmurzenie czeka nas w sobotę. W dzień temperatura dojdzie do maksymalnie 23 stopni. Ciśnienie zacznie rosnąć od weekendu. A teraz drobny komunikat. Nasza redakcja znajdująca się przy ulicy Chorzej 6 prowadzi dyżur wyborczy. Tym samym osoby zainteresowane produkcją czy też emisją spotów wyborczych proszone są o zgłaszanie się od poniedziałku do piątku w godzinach 12-14. Natomiast dziś to już wszystko, co przygotował w programie lokalnym nasz zespół redakcyjny. Na kolejne wydanie serwisu informacyjnego zapraszam oczywiście w piątek o stałej porze. Spokojnego wieczoru życzę. Pozdrawiam.